Proszę Państwa, kolejna nasza rozmowa z Leszkiem Sykulskim z cyklu Antywojenne Rozmowy. Witam Cię, Leszku. Witam Cię, Sebastianie, witam Państwa. No, zaczniemy od, od jakby, tego, co się od, dzieje w naszym ruchu, że tak powiem, od, od nowości, a potem w drugiej części zrobimy taki przegląd wydarzeń. Światowych, bo tutaj też się mocno dzieje. Leszku, no, wyrzucili cię z pracy. Smutna sytuacja. Tak, tak, tak. Otrzymałem, otrzymałem wypowiedzenie z pracy jako nauczyciel akademicki. Usunięto mnie z pracy z uczelni w Ostrowcu Świętokrzyskim po naciskach politycznych naciskach z Ministerstwa Edukacji i Nauki, naciskach polityków, nacisków, na, bardzo silnych nacisku, naciskach mediów. No, tutaj widać, że wolność słowa ma swoje bardzo, ale to bardzo ograniczone ramy. Trudno mówić dzisiaj, moim zdaniem, już o wolności akademickiej, o wolności słowa na uczelniach. Jeżeli nauczycieli akademickich wyrzuca się z pracy za Poglądy polityczne, za działalność polityczną, za działalność w ruchu antywojennym, za zagłoszenie haseł propokojowych, no to widać, jak wielkie jest parcie do wojny, jak wielkie jest parcie do przekształcenia demokracji w demokraturę czy po prostu w dyktaturę. No ale mamy też dobre wiadomości. Działa już nasza strona. Są już dużo grafik do pobrania. Ja już skończyłem pracę nad, nad ulotką, którą, którą też można już pobierać. W opisie tego filmu będzie link do, do tej naszej strony. No i cóż mogę powiedzieć? Joe Biden przyjeżdża 22 lutego, czyli w środę, do Polski, i ja planuję już to już zaplanowałem, jak byłeś w tych swoich wojażach, że tak powiem, jak miałeś te w Lublinie i w Zamościu spotkania, żeby po prostu zrobić konferencję prasową w różnych miejscach, żeby nie robić tego centralnie. Wiesz, obawiam się tego, że jakbyśmy zrobili dużą manifestację centralnie, to nas wszystkich zawiną. A to wydaje mi się, że nie ma co się narażać na, na tego rodzaju rzeczy. Gdybyśmy zrobili, ja na przykład robię w Zakopanem konferencję prasową, na którą już zaprosiłem, wiesz, całą prasę, jaka tam była dostępna. Mam banery, będą ulotki i tak dalej, żeby w kilku miejscach, wiesz, przebić się do mediów lokalnych, żeby było, był taki efekt, że Polacy jednak mają trochę zdrowego rozsądku. W związku z tym tutaj też byśmy nawoływali różne środowiska, różne, bo to ktoś, kto się z nami identyfikuje, oczywiście może używać jak naszego loga, czy czegoś takiego, czy naszego szyldu. Natomiast jeśli są organizacje, które mają swoje szyldy, no to oczywiście nie ma sprawy, bo tutaj my absolutnie nie jesteśmy, nie czujemy się monopolistami w tej dziedzinie. Raczej chodzi o to, że, że czujemy się bardziej koordynatorami tej akcji. Na zasadzie, kochani, idziemy szeroką ławą, prawda? Idziemy szeroką ławą, ale uderzamy, uderzamy celnie w jednym punkcie. W związku z tym, jeśli jest 22 lutego, no to tutaj też mamy apel, żeby, żebyśmy wszyscy, powiedzmy, gdzieś jakieś pikiety i tak, jak mówię, najlepiej jest zadzwonić jeszcze do lokalnej prasy, bo oni się tym zainteresują, bo ruch antywojenny. Jest rozpropagowany, oczywiście ma negatywny PR, ale jednak, ale jednak o nim się mówi. W związku z tym przyjdą z ciekawości. Joe Biden przyjeżdża do Warszawy, nikt nie wie po co. Ruch antywojenny sugeruje, że tu chodzi o wepchnięcie Polski do wojny, więc to jest do, dobry moment, więc tutaj po prostu zachęcamy do wzięcia udziału. Tym. A jeśli, jeśli będzie potrzebować ulotek, żeby rozdać ludziom czy dziennikarzom, no to tak jak mówię, proszę się częstować, na, naszym, na naszej stronie są do pobrania. Tak, tak. Ja, ja myślę, że warto w krótkich żołnierskich słowach też podsumować ten ostatni tydzień. Ostatnio rozmawialiśmy 10 lutego bieżącego roku w piątek. Od tego czasu rzeczywiście bardzo dużo w polskim ruchu antywojennym się wydarzyło. No po pierwsze została uruchomiona, tak jak wspomniałeś, nasza strona internetowa ponownie polski ruchantywojenny.com z tą końcówką już com nie, niestety nie pl, bo strona została zawieszona. Też warto wspomnieć, że strona tygodnika najwyższy czas została zawieszona. No mamy do czynienia z bezprawnym działaniem władzy, z cenzurą prewencyjną, absolutnie bez wyroku sądu są zawieszane, działające tytuły, czy to prasowe, no, czy właśnie strony internetowe. Natomiast strona polski-ruchantywojenny.com działa. Macie Państwo, tak jak Sebastian powiedział, już w linku te, te grafiki do pobrania. Jest to cały pakiet od plakatów A4, naklejek, wlepek, aż po banery, billboardy. Serdecznie Państwa zapraszamy, zachęcamy do oddolnego, do oddolnego drukowania. Czy to ulotek, czy naklejek, czy plakatów, czy jeżeli kogoś stać, banerów, czy billboardów, jeżeli ktoś ma taką możliwość, ma miejsce na swojej Sesji, aby powiesić baner, czy ma, czy dysponuje miejscem na Billboard, to zachęcamy do oddolnego finansowania tego typu przedsięwzięć. Tak, to jest taka, można powiedzieć cegiełka którą każdy może że tak powiem dołożyć do tego wielkiego do tej wielkiej budowli jakim jest jakim jest niewątpliwie pokój dla nas dla nas wszystkich no i oczywiście też trzeba gwoli tutaj ścisłości powiedzieć o tym że media głównego nurtu rozpoczęły ogromną kampanię dyskredytacyjną ogromną kampanię dyskredytacyjną zarówno TVP TVN Gazeta Wyborcza Onet Interia Wirtualizacja, Polska, wirtualne media, no właściwie nie ma żadnego większego medium, yy, nawet o, oczywiście także z prasą drukowaną na czele z Newsweekiem, yy, sieci, y, Gazeta Polska, no nie ma większego tytułu, który nie, nie powiedziałby, czy nie, nie skrytykowałby polskiego ruchu antywojennego. To jasno pokazuje, że to co zrobiliśmy w ciągu, od 3 lutego yy, stało się taką ością w gardle systemu, ością w gardle dla establishmentu pookrągłostołowego. Widać, że polski ruch antywojenny stał się jednym z wrogów numer jeden. W, w, który blokuje tę rządową, prowojenną propagandę. Dodajmy nie tylko prorządową, ale także części tej totalnej opozycji, która wyrasta z korzeniami z okrągłego stołu. Oni wszyscy razem, jednym głosem opowiadają się za udziałem Polski w wojnie, za wspieraniem militarnym Ukrainy, czyli za czymś, czemu my mówimy stanowcze nie. Dlatego serdecznie jeszcze raz zachęcamy do pobierania grafik, ale także ulotki, ulotki, która no, jest. Polemiką z tą narracją rządową, to jest niezwykle istotne. No i jeszcze oczywiście chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować, podziękować do blisko 200 osobom, które wzięły udział w spotkaniach w Lublinie i Zamościu. To były spotkania także pod szyldem polskiego ruchu Antywojennego. Spotkania, które no przede wszystkim spotkanie w Lublinie miało takie no dość dramatyczny, dramatyczne przygotowania, bo dopiero w czwartym lokalu udało nam się zorganizować spotkania. To pokazuje, jak silne jest jest lobby probanderowskie, jak silne jest lobby, lobby antypolskie w naszym kraju, które próbuje zniszczyć wolność słowa, wolność zrzeszania się, wolność głoszenia poglądów. No niestety, niestety jest, jest, jest tym coraz gorzej i dlatego też apelujemy o mobilizację naszych, naszych zwolenników, naszych sympatyków na właśnie przybycie prezydenta Joe Bidena. Nie... nie Apelujemy o żadne marsze, o żadne wiece, bo wiemy doskonale, że służby, że władza pisowska jest w stanie bardzo łatwo storpedować tego typu inicjatywy, ośmieszyć je, nasłać prowokatorów ze służb itd. Tak tak Natomiast apelujemy o organizację, o organizację konferencji prasowych, takich jak powiedział właśnie Sebastian. Ja tu jeszcze dodam, że jeśli chodzi o te ulotki. To ta ulotka, która w tej chwili jest do pobrania pod tym adresem, który jest w opisie tego filmu. To jest jakby. Pierwsza z ulotek, no bo ta ulotka powstawała tydzień, i zastanawialiśmy się razem z Leszkiem, co tam napisać, no bo ciężko jest na praktycznie stronie, dwóch stronach A5, gdzie jeszcze musi być troszkę grafiki i tak dalej, nie sam tekst przecież, yy, zmieścić wszystko. Więc, więc doszliśmy do takiego wniosku, że pierwsza będzie taką ulotką, nazwijmy to yy, wprowadzającą w temat, że to nie jest nasza wojna. I że wojna nie jest rozwiązaniem, natomiast planujemy jeszcze zrobić ulotki, które byłyby bardziej wchodzące w temat, jedna by pokazywała, jakie są alternatywy i czy to faktycznie jest prawdą, że. Tylko wygrana Ukrainy jest dla nas korzystna, aż więc uważamy, że jest odwrotnie. I jeszcze będzie ulotka poruszająca sam temat ukrainizacji Polski, też w kontekście tej wojny. Także, jeśli już, moi drodzy, zrobicie jedną akcję ulotkową, to się nie bójcie, że będziecie musieli do końca życia wrzucać te same ulotki. Za jakiś czas będziecie mieli nową ulotkę, a potem jeszcze nową ulotkę, tak że będziecie mogli ten proces edukowania. Tych ludzi, którzy będą znajdować w tych swoich skrzynkach pocztowych, będzie takim procesem, powiedziałbym, interesującym, będzie miał swoją pewną dramaturgię i myślę, że, że w ten sposób będziemy dostarczać pewnych argumentów. I myślę, że, że to jest, że tak będziemy po prostu jakoś tam starać się zadziałać. Natomiast zwróćcie uwagę, że jednak okazało się, że z leżkiem dobrze wybraliśmy moment. Żeby, żeby rzucić nasze działania które dotychczas zrobiliśmy bo one tak na, bar, na bardziej koncentrowały się na na omawianiu rzeczy, rzeczy geopolitycznych i na tworzeniu doktryny pewnej państwowej doktryny pewnego destylatu polskości w koncepcji stworzenia urządzenia życia zbiorowego które by wykorzystywał właśnie całą, całą, całe bogactwo cywilizacji łacińskiej czy tak powiem, i rzuciliśmy to, żeby robić ten ruch antywojenny, i okazuje się, że dobrze, bo tutaj te działania z jednej strony propokojowe się nasilają, no ale z drugiej strony też te działania prowojenne. No tutaj mamy informację, że polska, pierwsza polska jednostka ochotnicza pod dowództwem Ukrainy teraz została sformowana. No tak, mówimy o tym Legionie Ochotniczym, ale zanim jeszcze przejdziemy do tych bieżących spraw, ostatnia sprawa organizacyjna. Myślę, że już od 3 lutego do oficjalnej inauguracji polskiego ruchu antywojennego na tyle okrzepliśmy, na tyle staliśmy się rozpoznawalni w skali całej Polski pod szyldem Polski Ruch Antywojenny. Zawdzięczamy to oczywiście Zawdzięczamy to oczywiście całej masy masie wolontariuszy. Dziękujemy serdecznie z tego miejsca. Nisko się kłaniamy naszym grafikom, którzy dołożyli bardzo wielu starań, żeby naprawdę miało to, miało to wygląd. Dziękujemy naszym sympatykom, naszym działaczom z Gliwic, ponieważ dwa pierwsze billboardy, właśnie 16. 16 lutego już pojawiły się jeden na ulicy Pszczyńskiej. To jeden, jeden z billboardów jest koło supermarketu, jeden jest koło zajezdni. Pozdrawiamy Krystiana, który, który, który tak, to tak. wszystko zrobił z Pozdrawiamy Krystiana, pozdrawiamy, pozdrawiamy pozostałych działaczy, sympatyków Polskiego Ruchu Antywojennego z Gliwic, ze Śląska. Kawał dobrej roboty, wszystko zrobione oddolnie, oddolnie sfinansowana inicjatywa, oddolnie znalezione Miejsca na billboardy, kawał dobrej roboty, przez miesiąc te billboardy w gliwicach będą wisieć z hasłem Stop wojnie, nie idźmy na tę wojnę. Dlatego za tym ten przykład, ten przykład, myślę, że też pokażemy. Może uda się na tym, na, na tym nagraniu pokazać krótkie filmy. Tak, tu, tutaj, tutaj wlepimy, wlepimy. Bivic, z Bivic. Yy... Proszę zobaczyć, Djęcia. jak to jest świetnie zrobione. Służymy oczywiście pomocą, radą w, ty, w tym zakresie, ale można sobie samemu pobierać grafiki już się oddolnie organizować. Także serdecznie zachęcamy do tych edukacyjnych działań rozproszonych. I ostatnia sprawa organizacyjna, ponieważ od 3 lutego nasz ruch na tyle okrzepł, na tyle stał się rozpoznawalny, jak już powiedziałem i mamy już pierwsze sukcesy takie edukacyjno-informacyjne, także jeśli chodzi o działania w terenie, spotkania i te oficjalne i te nieoficjalne, zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby być koordynatorami, koordynatorami polskiego ruchu antywojennego. Czy to na województwo, czy na powiat dany, czy na daną gminę. A o bezpośredni kontakt al, kontakt albo z Sebastianem, albo ze mną. Bardzo prosimy o bezpośrednie. Proszę już nie pisać na skrzynkę antywojnamaupa@protonmail.com, To tylko do spraw organizacyjnych, takich czy do informacyjnych, do zrzeszania członków jest ta skrzynka. Jest nas ponad tysiąc osób już w całej Polsce. Bardzo prosimy teraz o zgłaszanie się osób, które chciałyby się wziąć za robotę organizacyjną, oddolną, na poziomie gminy, powiatu czy, czy, czy województwa, a może nawet na poziomie tylko parafii. Bardzo, bardzo prosimy o takie bezpośrednie kontakty, czy to do mnie, czy do Sebastiana. Specjalnie nie podaję, nie podaję tutaj danych kontaktowych, ani Sebastiana, ani moich. Jeżeli ktoś chce działać, robić robotę organizacyjną, no to znajdzie, znajdzie do nas kontakt. Znajdzie i tutaj mam do... prośbę, prośbę Ta... też, żeby tytułować w tytule, napisać ruch antywojenny i tam o. jeszcze coś, żeby łatwiej nam było wynaleźć te maile, bo niektóre Albo wpadają... zwykły akronim wystarczy PRA. PRA. Albo PRA. PRA. używamy albo już PRA. tego określenia, już przyjęło się to w naszym, w naszym środowisku PRA, polski ruch antywojenny wystarczy, wystarczy w tytule maila. Wracając do kwestii bieżących, tak, pojawiły się te niepokojące informacje o planach stworzenia polskiego legionu ochotniczego, jednostki, jak to określono, specjalnej, mającej, mającej być zadaniowaną w działaniach rozpoznawczo dywersyjnych. No tutaj myślę, że z dnia na dzień takiej jednostki nie da się stworzyć. Chyba, że byliby to byli żołnierze wojsk specjalnych, to ten proces zgrywania takiego pododdziału byłby znacznie szybszy. Natomiast nawet osoby mające odpowiednie cechy psychofizyczne, mające predyspozycje, czy też doświadczenie bojowe, no jednak potrzeba czasu na sformowanie tego typu jednostki, żeby ona miała sens, żeby to miała wartość bojową. To jest przynajmniej 6 miesięcy takiego zgrywania, takiego pododdziału. I natomiast no już sam fakt, że powstanie polska jednostka Wojskowa czy, czy, czy oddział złożony, no właśnie z Polaków, podporządkowany bezpośrednio Ministerstwu Obrony i to w charakterze takim, jak no właśnie, działania rozpoznawczo-dywersyjne, jest szalenie niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Co najmniej z dwóch względów: po pierwsze, przybliża nas do wojny z Rosją. Niestety Rosja będzie Rosja, rosyjska propaganda będzie miała kolejne kolejną wodę na młyn, dla, dla tego, aby oskarżać Polskę o współdział w tej wojnie. No i naraża nas na kroki odwetowe ze strony Rosji, nie tylko jeśli chodzi o pełnoskalową, groźbę pełnoskalowej wojny, odpowiedzi kinetycznej, no ale także takiej, no właśnie, wojennej, ale także na różnego rodzaju działania dywersyjne i sabotażowe Rosji na, tery na terytorium Polski. Druga sprawa to jest kwestia, to jest kwestia tego, że Taka jednostka niewątpliwie będzie zinfiltrowana przez ukraińskie służby specjalne, i nie wiemy, komu tak naprawdę ci ludzie będą służyć w przyszłości, kiedy wrócą już do Polski. Czy będą służyć Polsce, czy będą służyć obcemu wywiadowi. Do tego trzeba oczywiście dodać takie zagrożenie jak PTSD, czyli Zespół Stresu Południowego, który, który jest no nieodłączną częścią konfliktów zbrojnych, a zwłaszcza jeśli chodzi o działania. Działania tego typu, o tego typu y, poziomie ryzyka, jak działania Rozpoznawczo-dywersyjne. Pytanie, kto będzie płacił oczywiście za, za, leczenie, tych, za leczenie tych ludzi? No, będziesz, Sebastiani, płacił Ty, będę płacił ja, będą płacić nasi, nasi widzowie z polskich podatków, będą, będziemy finansować leczenie, leczenie właśnie tego zespołu stresu pourazowego. Kto będzie odpowiadał za ewentualne przestępstwa popełnione przez ludzi, no właśnie, obarczonych PTSD? No, to jest ogromny problem związany w ogóle z tymi najemnikami, kiedy pojawił się w Sejmie taki projekt ustawy o abolicji, przecież wszyscy pamiętamy, abolicji dla najemników walczących na Ukra... po... najemników z Polski walczących na Ukrainie, no to od razu należy, należy tutaj podkreślić, że jest to złamanie i konstytucji, i polskiego prawa karnego i, i w ogóle dobrych obyczajów. W Polsce i trzeba temu jasno i stanowczo powiedzieć, powiedzieć nie. Tutaj warto przypomnieć, że to pan Michał Dworczyk wrzucił tę listę w ogóle posłów, którzy podpisali się pod tym projektem ustawy. Tak? No to też taki, taki chichot historii, że człowiek, który nie potrafi przypilnować swoich, swojej korespondencji służbowej, wrzuca taką listę posłów razem nawet ze wzorami podpisów tych posłów, co, jest, co też dodaje oczywiście kolorytu całej sprawie. Ale wiesz, ja bym tutaj się nie przejmował tym, kto za to będzie płacił, bo wiadomo, że my. No, ostatnio była informacja, że Polacy naprawiają tutaj, remontują te polskie samobieżne chałbice, krapisz no, Tam 400-400 no, jakichś mechaników jest zaangażowanych w tych, żeby tutaj remontować te chałbice, które tam doznają jakichś, nie wiem, uszkodzeń czy czegoś takiego. Także my jesteśmy po użyciu. Zaangażowani w tą wojnę, i tutaj trzeba liczyć tylko na to, że Federacja Rosyjska nie jest zainteresowana, żeby te wszystkie drobne kasus belli, które podajemy na tacy, wykorzystać, bo gdyby, gdyby była zainteresowana i szukała pretekstu, żeby zaatakować Polskę, to zrobiłaby to już dawno. Z jakichś dziwnych powodów, z jakichś dziwnych powodów, to, że nie atakuje się centrów logistycznych przede wszystkim dróg zaopatrzenia, które idą przecież narażone no, całkowicie na atak rosyjski, bo to są drogi kolejowe. No, jaki to jest problem zniszczyć most kolejowy, czy, czy oszczelać jakimiś rakietami średniego zasięgu tory kolejowe? To jest żaden problem. Żaden problem, a jednak tego się nie robi. W związku z tym ten proces wojenny, który jest katalizatorem, jak tutaj mówimy, procesów politycznych, najwyraźniej jeszcze, jeszcze jest potrzebny obu stronom, no bo obie strony tutaj dolewają powiedzmy lekkiej oliwy do ognia, natomiast mam wrażenie, że już pomału, no bo ustalmy taką rzecz, co ja zawsze tłumaczę, to nie jest wojna, jakieś tam ukraińskie terytorium, tylko to jest wojna o to, żeby Europa pozbyła się amerykańskich wpływów i żeby NATO straciło wiarygodność jako pakt obronny. Tutaj zwłaszcza w dyplomacji chińskiej jest to bardzo, bardzo wyraźnie akcentowane, i tutaj właśnie ostatnio Wang Yi, który, który odbywa wizytę po Europie był już we Francji, był we Włoszech. W tej chwili jest na monachijskim forum bezpieczeństwa, gdzie będzie przemawiał, zdaje się, chyba jutro albo dzisiaj. Jeszcze w każdym razie nie przemawiał. Jak sprawdzałem, sprawdzałem wiadomości przed naszym nagraniem, to jeszcze nie przemawiał. W każdym razie Francuzi bardzo można powiedzieć wyraźnie rozumieją. Znaczenie Stanów Zjednoczonych na no, niszczeniu Europy i można powiedzieć, że są absolutnie otwarci na wznowienie, yy, wznowienie tutaj bardzo szeroko kontaktów z Chinami. Unia Europejska, co trzeba powiedzieć, zniosła wszelkie ograniczenia w ruchu lotniczym między Chinami i Unią Europejską. W związku z tym można powiedzieć, że Europa, która jest sterowana tutaj przez te dwa główne państwa Francję i Niemcy, jest świadoma tego, że na to nie jest żadnym paktem obronnym, tylko że jest paktem, który nas do tej wojny, yy, można powiedzieć, wepchnął. A konsekwencją tego, jeśli by wszystko poszło dobrze Amerykanom, no to będzie nowa żelazna kurtyna, która zniszczy ekonomię yy, Europy już tak na poważnie. No, ja myślę, że yy, ta wizyta Wanga i, bo to jest wielkie wydarzenie, które w mediach głównego nurtu w Polsce jest absolutnie przemilczane, jest niezwykle istotna. I jeśli się przyjrzymy, kiedy, gdzie i w jakim kontekście Wangi rozpoczął tę tygodniową podróż po Europie, a rozpoczął ją w Paryżu, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i gdzie powiedział wyraźnie, zresztą wespół z prezydentem francuskim, że jego celem jest doprowadzenie do pokoju zgodnie z prawem międzynarodowym. Jeśli się przyjrzymy temu, że w ubiegły poniedziałek minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Siarto, odbył wizytę w Mińsku Białoruskim i był to najwyższy rangą te, no, urzędnik Unii Europejskiej, który od, odwiedził Mińsk po 9 sierpnia 2020 roku. No to widzimy, że rzeczywiście idą tendencje bardzo mocno propokojowe, bardzo mocno te tendencje antywojenne, natomiast Polska niestety nie należy do grona państw które są zaliczane do tych państw, mediatorów, do tych państw nastawionych propokojowo. No tutaj w, tym planie, w tej planie wizyty Łanga i oprócz Francji są także Niemcy, Włochy, czyli mamy no, mamy właśnie ten strategiczny trójkąt Unii Europejskiej, prawda? Mówi się o, przecież o tym przypomnijmy przypomnimy tylko traktat kwirynalski czy te, czy, te, czy traktat elizejski. Wiemy doskonale, że ten, że ten trójkąt Paryż-Berlin, Rzym to dzisiaj absolutnie pierwsza liga, czy ekstraklasa, ekstraklasa Unii Europejskiej. No do tego trzeba dodać, że i ma odwiedzić jeszcze Rosję i uwaga, Węgry, Węgry. No tutaj mamy, oczywiście wszystko to się to dzieje w, w, w ramach tych napięć, czy w, w, na, w tle tych napięć. Amerykańsko-rosyjskich, ale także amerykańsko-chińskich. No, kwestia zestrzelenia tych balonów nad Stanami Zjednoczonymi, oskarżenia pod adresem Chin i tak dalej, i tak dalej. Natomiast widać dzisiaj, że jeśli do tego dodamy jeszcze wspólne manewry. Morskie państw, państw grupy BRICS, to za chwilę sobie może o tym jeszcze powiemy, bo to też dosyć istotna informacja. To i zapowiedź, że Siergiej że grupa BRICS w tym roku, na pod koniec tego roku na szczycie w RPA będzie mówić o planach wspólnej waluty, no to mamy do czynienia. Skrystalizowaniem się takiego mocnego antyzachodniego bloku, a właściwie nawet nie tyle antyzachodniego, co po prostu geopolitycznego południa. Tutaj, oczywiście, w pewnym cudzysłowie, używając słowa południe, gdzie kraje wschodzące, gdzie wschodzące państwa mające swoje aspiracje dążące do policentryzacji świata, mają swoją bardzo jasną wizję. W przyszłości, bardzo jasną wizję równowagi sił na świecie. Nie hegemonii jednego mocarstwa, nie świata jednobiegunowego, unipolarnego, ale świata wielobiegunowego, policentrycznego, zróżnicowanego. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobra wiadomość, która, która, która może przyczynić się do szybszego zakończenia wojny na Ukrainie. Ja tu jeszcze dodam, że za sprawą właśnie Chin. Tak mi się wydaje, które mają taką taktykę, że one raczej przejmują różne międzynarodowe organizacje, a nie burzą i robią nowe. To jest filozofia Chin. Z ONZ chyba znaczy najwięcej not protestacyjnych. Wysłał w tamtym roku nie przeciwko Rosji, a przecież mamy wojnę na Ukrainie, tylko przeciwko Izraelowi. I mam takie wrażenie, że próby rozwiązania na drodze właśnie prawa międzynarodowego kwestii palestyńskiej, czy też izraelsko-palestyńskiej, są takim testerem, który potem można zastosować właśnie też w sposób bardziej uniwersalny, ale też na Ukrainie. I tam wyraźnie Wyraźnie strona chińska optuje za koncepcją dwóch państw. Udało się doprowadzić, bo tam ludzie mówią, no tak, na raz nic z tego nie wynika. No te, te rezolucje Rady Bezpieczeństwa NZ, one tam są głoszone i nic z tego nie wynika, ale nie zupełnie, ponieważ już stworzono zespół obserwatorów, który, który tam zebrał materiał dowodowy, który przedstawił go w Międzynarodowym Trybuna Trybunale Sprawiedliwości. I tam wyraźnie jest powiedziane, że strona izraelska dokonuje zbrodni. Wojennych, które są zbrodniami wojennymi w obliczu postanowień prawa międzynarodowego. No i wydaje mi się, że właśnie to wystąpienie, które będzie miało miejsce w Wanga i w tym Monachium, że ono będzie wskazywać na pewną drogę postępowania, jak ten konflikt zakończyć, żeby on nie był zakończony na zasadzie kto silniejszy, prawda, ten. Ten zwycięża, tylko żeby stworzyć pewne uniwersalne zasady, prawdopodobnie, prawdopodobnie odwołujące się do tego, że, no przecież nawiasem mówiąc, porozumienia mińskie zakładały robienie jakichś plebiscytów, kto tam chce być, prawda, Rosjaninem, kto to Ukraińcem, i tak dalej. W związku z tym wydaje mi się, że tak się może skończyć, i całym problemem jest tylko akceptacja Stanów Zjednoczonych. Ale z tego, co widzimy, to Stany Zjednoczone też pomału już widzą, że ta inwestycja w tą wojnę na Ukrainie, że ona no, przestaje być pomału dla nich po prostu korzystna. Tak mi się wydaje. Że w tej wersji, w której Ukraina zostałaby pochłonięta przez Rosję i kraje kolektywnego zachodu faktycznie zjednoczyłyby się przy NATO. Oto no to były bardzo korzystne, a w tej chwili reputacja NATO maleje, reputacja Stanów Zjednoczonych maleje. Wszystkie te informacje, na przykład pana Sejmura Hirscha o tym, że to Stany Zjednoczone wysadziły Nord Stream, no to pokazują jednak Stany Zjednoczone jako... No, międzynarodowego terrorystę. W tej chwili też są różne, moim zdaniem, zdecydowanie face, fake newsy mówiące o tym, że za trzęsieniem ziemi w Turcji to też pewnie stoją Amerykanie. Myślę, że Amerykanie nie mają takich możliwości, i tutaj też apeluję do Państwa, żebyście nie wierzyli w każdą plotkę, mimo że jest naprawdę świetna. Bo na wojnie jest taka zasada, że raczej należy umniejszać możliwości przeciwnika, a nie go demonizować, bo to źle działa na morale naszej strony, ale to tak też uspokajam, że Stany Zjednoczone jeszcze póki co nie są w stanie wywoływać trzęsień Ziemi. Niemniej jednak, niemniej jednak uderza to w reputację Stanów Zjednoczonych i stara się. No, pewne, pewne też źródła propagandy te z naszej strony przedstawić Stany Zjednoczone jako takiego światowego super rozbójnika. No co w tej wojnie informacyjnej jest, no, robi pewien swój efekt. I myślę, że, że czas, w którym Amerykanie wycofają się z Europy, no pomału się chyba zbliża. No ja myślę, że formowanie się alternatywy wobec Amerykańskiej wizji świata jest widoczne już gołym okiem. Rozmawiamy 18 lutego 2023 roku. Wczoraj rozpoczęły się bardzo ważne ćwiczenia wojskowe między Republiką Południowej Afryki, Federacją Rosyjską i Chińską Republikę, Republiką Ludową. Tutaj widać, że polityka Moskwy przechodzi taki, w taki kolejny etap. Paktu ze swoimi sojusznikami. No, te manewry przecież przypadają na, na tą pierwszą rocznicę tej nowej rosyjskiej inwazji na, na Ukrainę. Wczoraj rozpoczęły się, mają potrwać 10 dni, odbywają się u wybrzeży zresztą RPA. Widać, że, że jest to też przygotowanie takie, no, mające oczywiście także odpowiedni wydźwięk piarowy przed kolejnym szczyt, szczytem BRICS. Widzimy, jak wiele państw i to liczących się demograficznie, gospodarczo, militarno-militarnie składa kole, kolejne akce, no, składa akces do właśnie grupy BRICS, upatrując właśnie szansy, szansy na lepszy rozwój. Międzynarodowy w tym, w tym zakresie. No, jeśli tutaj, oczywiście, do tego dodamy słowa Larego Finka, to jest jeden z najbardziej mm, wpływowych ludzi na świecie, prezes największej na świecie firmy inwestycyjnej BlackRock. Eee, człowiek, który powiedział, że wojna na Ukrainie wyznacza koniec globalizacji i początek ery deglobalizacji, no to widać, że jeżeli mamy do czynienia z deglobalizacją, to niewątpliwie grupa BRICS jest jej taką, powiedziałbym, o wielką forpocztą, czyli nowej epoki geopolitycznej, która rodzi się na naszych oczach. Niestety, no, trzeba tutaj jasno powiedzieć i podkreślić, że ta nowa epoka geopolityczna rodzi się w także na tle konfliktów. I w mojej ocenie, niestety, jesteśmy coraz bliżej wielkiego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Widzieliśmy te ćwiczenia Per Oak, największe manewry w historii amerykańsko-izraelskiej, i no, właściwie już tutaj ani Tel Awiw czy Jerozolima, jak to woli, ani Waszyngton wcale się nie kryją. Z, ze swoimi planami. Jeśli chodzi o, o kwestie blisko Wschodnie, to w jasn, jasno daje do zrozumienia, że, że nowy ład międzynarodowy, będzie nie będzie robiony pod dyktand do Stanów Zjednoczonych, ponieważ, ponieważ już widać te kontrakcje ze strony chociażby Chin, które doskonale sobie zdają sprawę, czym będzie dla ich gospodarki potencjalna wielka wojna na Bliskim Wschodzie. Zresztą ten zacieśniający się sojusz rosyjsko-irański również wskazuje na to, że że mamy do czynienia z starciem się naprawdę wielkich, potężnych potężnych sił. No, ale w, w tym kontekście także pojawia się wątek Polski i te ostatnie ostatnie doniesienia chociażby telewizji Bielsat cały czas mówiącej o tym, że tworzą się tutaj jakieś dziwne grupy emigrantów białoruskich, które przygotowują się do zmiany porządku konstytucyjnego w Republice Białoruś. No, ale tutaj jeszcze bym wrócił do tego Bliskiego Wschodu, Leszku, bo y, tutaj taką najbardziej i osią, to jest oś, nazwijmy to, pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem. Prawda? Tutaj Sunnici, szyici, no i wiadomo, że oni się generalnie nie lubią. No i tutaj jest ten czynnik chiński, który z jednej strony jakiś czas temu no, bardzo intensywnie tworzył relacje chińsko-irańskie, potem jakby Ostrze polityki, czy też dyplomacji chińskiej przerzuciło się na Arabię Saudyjską. Irańczycy byli troszkę zawiedzeni tym faktem. Poza tym te, yy, powiedziałbym, kontrakty różnego rodzaju 25-letnie, one tak nie zadziałały, jakby sobie to Irańczycy wyobrażali. No ale teraz prezydent, znaczy nie prezydent, szef, yy, przywódca, przywódca irański Ibrahim Raisi pojechał do Pekinu, gdzie rozmawiał z Xi Jinpingiem. Podpisano tam mnóstwo różnego rodzaju umów, które też gwarantowały bezpieczeństwo tamtego regionu jako regionu no, super superstrategicznego jeśli chodzi o handel y, węglowodorami. Kwestia tam prawda y, Zatoki Perskiej, jakbyśmy to powiedzieli z punktu widzenia Iranu, pewnie Arabia Saudyjska by się obraziła o tą nazwę. W związku z tym mam wrażenie, że czym bardziej tutaj Izrael i Stany Zjednoczone starają się podpalić Bliski Wschód, tym bardziej y, 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 Chińska dyplomacja stara się ten Bliski Wschód zlepić, i wydaje mi się, że jeszcze ta, bardzo powiedziałbym, taka asertywna i zdecydowana postawa wobec konfliktu palestyńsko-izraelskiego, który przecież tutaj wszyscy, wszystkie kraje, bez względu na to, czy jest Iran, czy kraje arabskie, one stoją po stronie Palestyńczyków, tak? Generalnie się identyfikując raczej z racją palestyńską niż, niż izraelską. Izrael jest uważany za małego szatana, a Stany Zjednoczone przez za dużego szatana, przynajmniej w takiej retoryce, prawda, państw arabskich, ale nie tylko. W związku z tym mam takie wrażenie, mam takie wrażenie że ten odcinek świata, który też jest elementem podpałki, bo to są takie trzy generalnie miejsca, które można byłoby podpalić, to jest właśnie Bliski Wschód, Polska, Ukraina oraz Tajwan, prawda? To są takie trzy najbardziej oczywiste elementy do podpalenia. No więc Ukrainę podpalono, ale moim zdaniem nie płonie tak, nie, ten ogień nie idzie w tym kierunku, w którym powinien iść, bo on powinien przede wszystkim zbliżyć kraje Europy ze Stanami Zjednoczonymi w obliczu, w obliczu wizji rosyjskiej inwazji, a tak się w ogóle nie stało. Stało się odwrotnie. Bliski Wschód zaczyna się zalepiać, mimo bardzo intensywnych działań strony izraelsko-amerykańskiej. Jednocześnie Tajwan, mimo różnych plotek, też się jakoś za cholerę nie chce zapalić. jeszcze... Po całej akcji z Nancy Pelosi, wybory samorządowe wybrała, wygrała frakcja Tom, Komintangu. Jednocześnie te wybory stały się pewnego rodzaju plebiscytem. Plebiscytem, czy idziemy z Amerykanami, czy bardziej, yy, czy bardziej z Chińczykami. No i okazało się, że wyszła koncepcja, że nie ma co i z Amerykanami, bo to nas po prostu ustawia w sytuacji konfrontacji z Chinami, a ta konfrontacja, jakkolwiek by nie wyglądała, to nie będzie dla Tajwańczyków przyjemna. No tak, tutaj myślę, że cieszę się, że nawiązałeś do tej kwestii umów saudyjsko-chińskich. Myślę, że to w ogóle taki ciekawy kontrast, który obserwowaliśmy w zeszłym roku. Ta wizyta Xi Jinpinga 8 grudnia 2022 roku. W Arabii Saudyjskiej, no, bardzo mocno kontrastowała z wizytą Joe Bidena w lipcu, też ubiegłego roku, w Arabii Saudyjskiej. No, przecież przyjęcie było absolutnie królewskie, a może nawet cesarskie, jeśli chodzi o Xi Jinpinga, i no, bardzo, ale to bardzo skromne, jeśli chodzi o Joe Bidena. Te 34 umowy, które wtedy zostały podpisane między Arabią Saudyjską a Chinami, no, to są, to są porozumienia naprawdę o partnerstwie strategicznym. No, dość powiedzieć, że że podpisano umowy o podpisanie podpisano umowy także z firmą Huawei, która przecież bardzo mocno jest sekowana przez Stany Zjednoczone, nie tylko z Ameryki Północnej, ale także z Europy. No te porozumienia są warte ponad 30 miliardów dolarów, to, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest żadna jakaś symboliczna wizyta czy symboliczna kwota. Tu mówimy o naprawdę strategicznej wizycie, która skończyła się podpisaniem, tak jak powiedziałem, 34 umów na kwotę ponad ponad 30 miliardów dolarów. No, oczywiście cała kwestia tych, tych napięć saudyjsko-amerykańskich są istotne. No, od 2018 roku od zabójstwa Haszodiego Jamala Haszodiego, tego dziennikarza, dziennikarza saudyjskiego i jednego z tych największych krytyków w ogóle władzy w Riyadzie. Te, te stosunki między Waszyngtonem a Riyadem są bardzo, bardzo napięte, no ale oczywiście nie chodzi tutaj o prawa człowieka, czy na, nie chodzi tylko i wyłącznie o prawa człowieka, przede wszystkim o, oczywiście chodzi także o kwestie produkcji, produkcji ropy. Wiemy doskonale, że Stany Zjednoczone bardzo mocno zabiegały o Zwiększenie podaży tego, tego surowca, no, z uwagi na te zakłócenia na rynkach światowych po, po, po tej nowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Wiemy doskonale, że grupa OPEC Plus to grupa, w której no, pierwsze skrzypce tak naprawdę odgrywa Królestwo, Królestwo Arabii Saudyjskiej. No, Arabia Saudyjska jest przecież największym na świecie eksporterem ropy, a Chiny są najważniejszym klientem i najważniejszym odbiorcą. Właściwie no, tutaj trzeba też podkreślić, że Pekin odbiera jedną czwartą saudyjskiego eksportu ropy naftowej. no to, to naprawdę jest bardzo poważna sprawa i musimy sobie zdawać sprawę, że decyzja o jakikolwiek konflikcie na Bliskim Wschodzie, nawet gdyby została jednostronnie podjęta przez Izrael, no musiałaby spowodować bardzo, negaty... no bardzo ostrą reakcję Chin, dlatego widać, że dzisiaj Pekin też nie no nie bez przyczyny, nie bez przyczyny popiera kwestię palestyńską. Też, też cieszę się, że to powiedziałeś, bo to bardzo mocno wybrzmiało w tym przemówieniu Xi Jinpinga na tym szczycie, pierwszym w historii szczycie arabsko-chińskim z 2022 roku. To zresztą też chyba kiedyś komentowaliśmy. No tutaj cóż mogę powiedzieć, nie wiem czy masz takie wrażenie, że to ta, ta cała walka hegemoniczna o zmianę świata z tej tendencji która miała iść w kierunku światowego rządu i już takiej superdominacji zachodnich banków i korporacji a z drugiej strony jest torpedowana przez te kraje nazwijmy to południa chociaż tak jak uznajemy to jest takie nieprecyzyjne nieprecyzyjne określenie no w każdym razie, kraje, które kiedyś były marginalizowane jako kraje trzeciego świata, które nie brały udziału w tej głównej, głównej walce bloków politycznych, prawda, związanych ze Związkiem Radzieckim, ze Stanami Zjednoczonymi, bo to praktycznie konferencja w Bandungu, która się potem przyrodziła w konferencję państw niezaangażowanych, można powiedzieć, że w jakimś stopniu to był taki pierwszy zalążek tego, co potem ewoluowało w BRICS który też rzuca rękawice tym procesom, powiedzmy, centralizowania świata i, i, i globalizacji, to znaczy globalizacji globalizmu, bo to są dwa, dwa jakby pojęcia. Jedna to jest globalizacja, czyli krótko mówiąc otwarcie światowych rynków właśnie na przepływ towarów i usług, który jest pozytywny jak najbardziej, a druga to jest, to jest, to jest globalizm, który zakłada no Powiedzmy, jedną ideologię dla wszystkich i centralne zarządzanie całą planetą, co jest antytezą właśnie tej koncepcji tego, powiedziałbym, właśnie południa, czy też tych krajów BRICS-u. No i czy nie wydaje wydajecie, że w tej wojnie nie dość, że udaje się te konflikty zbrojne, które, które tutaj wydaje mi się, że są cały czas tworzone i jakoś tam podsycane, że udaje się jednak trzymać w takiej fazie. No, nie eskalacji, no bo tutaj wiadomo, że ten konflikt na przykład na Ukrainie, on ma potencjał eskalacyjny. Tutaj Polska, gdyby to się, cały ten ogień, gdyby on przeszedł jeszcze na kraje bałtyckie, na Polskę, na Rumunię, no to, no to byłby takim yy, ognistym wichrem, który mógłby tutaj zbudować właśnie jakąś nową żelazną kurtynę, a mimo wszystko się udaje yy, to zahamować. Tak samo nie udało się doprowadzić do jakiegoś konfliktu czy czy jakiegoś epizodu militarnego na Tajwanie. A przecież tutaj y, można powiedzieć, że było to rozegrane w taki sposób, że mogło się to udać. No bo z jednej strony była napinka, że Nancy Pelosi tam poleci i tyle, z drugiej strony Chińczycy powiedzieli, że nie poleci, czyli można powiedzieć, że no, tą swoją twarz azjatycką rzucili tutaj na szale, że skoro mówią, że nie poleci, no to no to może coś zeszczeram, a jednak nic się takiego nie zdarzyło. No i tutaj te jeszcze próby cały czas, no też te, te, te misje pokojowe nazwijmy to, które miały zlepić Bliski Wschód, czy, czy nie wydaje ci się, że, że może jednak uda się nam jakoś tą wojnę hegemoniczną przeprowadzić no, bez Trzeciej Wojny Światowej? tak daleko w, w optymistyczne prognozy bym nie szedł zobaczymy zresztą czy w tym roku nowy speaker Izby Reprezentantów McKenzie, McCarthy przepraszam Macarty poleci, poleci do Tajpej no byłoby to kolejne zaostrzenie zaognienie relacji z Chinami Zresztą tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że jest to system naczyń połączonych, czyli gdyby doszło do jakiejś, jakiegoś większego konfliktu na Bliskim Wschodzie, no niewątpliwie ten potencjał eskalacyjny w Europie również by wzrósł, to ryzyko nowych kryzysów, chociażby w Bośni i Hercegowinie, w Czarnogórze, również, również by wzrosło kwestia Mołdawii, oczywiście bardzo zagrożonej. Obecnie desk y, taką eskalacją napięć wewnętrznych, różnych nacisków zewnętrznych. Także i Mołdawia, i Czarnogóra, i Bośnia, i Hercegowina, i państwa bałtyckie, i oczywiście pogranicze polsko-rosyjskie i polsko-białoruskie to cały czas przecież potencjalne, potencjalne tereny konfliktu. No ale kwestia Indo-Pacyfiku jest jak najbardziej oczywiście cały czas tutaj bardzo poważnie analizowana i gdyby doszło do wielkiego konfliktu na Bliskim Wschodzie nie można wykluczyć wojny w Cieszynie Tajwańskiej. Która mogłaby się zacząć, oczywiście, niekoniecznie od samego pierwszego ataku na, na Tajwan, ale jest szereg innych wysp wokół Tajwanu, które mogłyby stać się obiektem zainteresowania, że tak powiem, Chin kontynentalnych. Także ja tutaj wielkim optymistą niestety nie jestem, ponieważ jeś, tak jak widzimy, że wojna na, na Ukrainie jest katalizatorem, jak to mówimy, tych wielkich procesów geopolitycznych, no chociażby takich jak federalizacji Unii Europejskiej, czy wielkiego resetu na przykład, jeśli chodzi o to, co mu, o czym mówi Klaus Schwab, tak niewątpliwie kolejne konflikty byłyby, taką cegiełką do przebudowy całej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i być może desuwerenizacji państw średnich i małych. No, ja jestem, ja słynę z tego, że jestem optymistą, prawda, więc nie wypada mi absolutnie nie być, bo jestem autentycznie szczerym optymistą. I zwróć uwagę, że to, co powiedziałeś, że ta wojna jest katalizatorem procesów politycznych, ale różnych, bo oczywiście patrząc z punktu widzenia kolektywnego zachodu, to gdyby ta wojna poszła po myśli yy, powiedzmy NATO i faktycznie doprowadziłaby do sytuacji w której czołgi rosyjskie stałyby na wschodniej flance NATO to z pewnością proces federalizacji Europy proces wszystkich tych yy, szaleństw powiedziałbym yy, Klausa Szwaba on by się wzmógł i miałby zielone światło tutaj to nie ulega wątpliwości natomiast natomiast jeśli dojdzie do Powiedzmy, zmniejszenia wpływów Stanów Zjednoczonych w Europie, to wydaje mi się, że ten proces zostanie zahamowany, bo nie będzie powodu, żeby sobie podcinać żyły, że tak powiem, w obliczu tutaj nowych otwarć ze wschodem. Trzeba będzie raczej iść w kierunku racjonalności, no bo ten wschód jest racjonalny, jest wydajny gospodarczo, ciężko sprostać rywalizacji. Gospodarczej z tym wschodem. W związku z tym koncepcja jedzenia robaków, jeżdżenia samochodami elektrycznymi, miast 15-minutowych, i tak dalej, to wszystko po prostu przestanie być aktualne. W związku z tym wydaje mi się, że ta koncepcja. Chińska, która teraz będzie szerzej prezentowana tutaj w Monachium, nam Europejczykom, Chińczycy tak piszą o tym, że oni tutaj mają koncepcję, tak jak powiedziałeś, żeby kwestie różnego typu międzynarodowe rozwiązywać na gruncie prawa międzynarodowego w sposób uczciwy, a jeszcze konferencja w Bandungu zakładała, że jeśli mamy spór między dużym państwem i małym państwem, to oba te podmioty mają być traktowane tak samo. Nie jest problemem, że jedno jest małe, a drugie jest duże. W związku z tym to duże, tak jak się dotychczas odbywało, po prostu w ogóle nie zwracało uwagi na narrację tego małego. No tak, ale wiemy doskonale, że w, w geopolityce, w stosunkach międzynarodowych no, istnieje też, też szereg takich czynników wpływających na kwestię równowagi sił i tych czynników, które zaburzają równowagę sił. No myślę, że geneza wojny na Ukrainie jest tego świetnym przykładem. Wielokrotnie przez nas cytowany profesor John Mearsheimer jasno w swoich artykułach, chociażby Foreign Affairs czy w innych prestiżowych periodykach, jasno wskazywał, czy na łamach książki Wielkie Złudzenie, jasno wskazywał, że to ekspansja NATO na wschód sprowokowała Rosję jako mocarstwo, jako mocarstwo regionalne oczywiście, a nie światowe. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę z tej gry, z tej gry sił, i myślę, że zbliżając się już powoli do końca tego drugiego odcinka naszych antywojennych Polaków rozmów, możemy, możemy tutaj stwierdzić, że ta wizyta prezydenta Joe Bidena w Warszawie jest oczywiście nieprzypadkowa i ona będzie bardzo mocno podgrzewała tutaj atmosferę prowojenną, zwłaszcza jeśli chodzi o rozmowy amerykańskiego przywódcy z przywódcami państw tzw. bukaresztańskiej dziewiątki. No Wiemy doskonale, że tego typu twory jak inicjatywa Trójmorza, jak bukaresztańska dziewiątka i trójkąt lubelski, możemy tutaj jeszcze wymienić kilka innych takich formatów współpracy, to nic innego jak forpoczta, forpoczta interesów amerykańskich i hegemonii amerykańskiej. Ta mowa o tych dziesięciu tysiącach żołnierzy amerykańskich rozśrodkowanych w naszym kraju i, i, i jak zapewnienia o kwestiach bezpieczeństwa, no jest niczym innym jak podgrzewaniem tej atmosfery prowojennej, której zresztą skutki obserwujemy po próbie cenzurowania naszej, naszej działalności. No, ale tutaj chciałem powiedzieć, że z jednej strony jest Joe Biden, którego wiadomo, jak Sa Saudowie przyjęli, krótko mówiąc, nie jest to skuteczny polityk. Z drugiej strony jest nasz prezydent Duda, do którego ja mam pewien sentyment ze względu na jego dobre relacje z Xi Jinpingiem, ale to też nie jest dobry dyplomata. On się raczej specjalizuje w kompromitowaniu. No, więc Duda jeździ po Europie i stara się tworzyć koalicję antyrosyjską. Doniesienia są takie, że coraz więcej państw jest zaangażowanych w to i zainteresowanych, ale jeszcze nikt nie podaje nazw, bo prawdopodobnie wymienienie jakiegokolwiek państwa od razu wiązałoby się z protestem, że nic takiego nie ma miejsca. W związku z tym, tak jak mówię, mamy tutaj stetry całego Joe Bidena, który przyjedzie, prawdopodobnie nawet nie będzie wiedział, gdzie przyjedzie. Miejmy nadzieję, że się nie zgubi gdzieś w tej Polsce. Z drugiej strony prezydenta Duda i jego epicką i heroiczną akcję montowania koalicji antyrosyjskiej, a z drugiej strony wizytę Wangai, który tydzień spędzi w Europie, namawiając główne państwa europejskie do rozwiązań pokojowych. W związku z tym wydaje mi się, że w tej konfrontacji dyplomatycznej nie stawiałbym tutaj na Joe Bidena i prezydenta Duda. Ja mam bardziej krytyczne zdanie na temat obecnie urzędującego prezydenta, prezydenta Polski. Tutaj, jak wielokrotnie mówiłem, niestety spodziewam się, że te naciski amerykańskie im będzie bliżej wiosny, im będzie bliżej nowej ofensywy rosyjskiej, tym te naciski będą coraz silniejsze na establishment w Warszawie, aby włączyć się bezpośrednio w te działania wojenne. Widzimy, że te działania, o których wspomnieliśmy, czyli ten tak zwany Polski Legion Ochotniczy to jest nic innego jak sądowanie także opinii publicznej, reakcji społecznych. Wiemy z sondażu przeprowadzonego dla Warsaw Enterprise Institute, że te nastroje antywojenne w społeczeństwie polskim rosną, że ro rośnie nastawienie propokojowe, że Polacy. Boją się Ukrainizacji Polski. Przynajmniej 40% ankietowanych w tym sondażu wyrażało takie obawy, 52% boi, boi się o to, że Polska zostanie zaangażowana w długotrwały konflikt. Więc widać, że jest coraz bardziej intensyfikowana ta obróbka psychologiczna społeczeństwa, aby stworzyć, spreparować społeczne przyzwolenie na udział, na udział Polski bardziej aktywny w wojnie na Ukrainie. No, tutaj nie mamy wątpliwości co do tego, że Polska jest przygotowana do tego polskie społeczeństwo, żeby zaakceptować udział Polski w wojnie na Ukrainie. Natomiast czy nie wydaje ci się, że na przykład ta ofensywa, która póki co jest przygotowywana, rosyjska, czy ona jest też, czy ona twoim zdaniem, bo moim zdaniem, jest elementem też no pewnej tutaj licytacji czy też negocjacji na zasadzie że kochani macie z jednej strony pokój który tutaj można wynegocjować całkiem nieźle a jak nie to my się przesuniemy 100 kilometrów na zachód i wtedy już będzie mieli gorszą sytuację negocjacyjną a póki co Używanie samej, samego strachu przed tą ofensywą też jest wygodne, bo wiesz, taka ofensywa na pewno pociągnie za sobą duże straty. Duże straty wśród ludności to, to nie jest wśród wojska, to nie jest coś sympatycznego. W związku z tym, czy nie wydaje Ci się, że jednak, że jednak jest pewna szansa, że być może mamy kolejne wzmożenie? Nazwijmy to procesów, które mogą doprowadzić jednak do y, jakiegoś procesu pokojowego, i to nie musi być tak, jak mówił pan y, chyba pułkownik Scott Ritter, że to trzeba czekać aż do, do lata, bo wtedy się skończy dopiero amunicja. No, oczywiście Rosjanie, Rosjanie mogą w każdej chwili ogłosić zakończenie tego, co sami nazywają tak zwaną specjalną operacją wojskową, i y, mogą przejść do wojny pełnoskalowej. Tak jak to też słusznie zauważyłeś w naszej dzisiejszej rozmowie, Rosjanie mają te możliwości i nie korzystają z nich przecięcia całkowitego dostaw uzbrojenia i broni z zachodu na, na Ukrainę. To jest możliwe. To jest możliwe, natomiast każda wojna prędzej czy później kończy się przy stole negocjacji. I jakby zbliżając się do, do jakiejś puenty i próbując znaleźć puentę dla naszej dzisiejszej rozmowy. Myślę, że warto wyeksponować takie, taką kwestię, że jeżeli przyjmiemy, że prędzej czy później każda wojna skończy się przy stole negocjacji, a tak jest, bo potwierdza to historia świata, mieliśmy długotrwałe wojny, mieliśmy wojnę stuletnią przecież, chociażby wojnę trzydziestoletnią itd., itd. To wiemy doskonale, zresztą mieliśmy, Amerykanie mieli wojnę dwudziestoletnią w Afganistanie, która przecież roz, skończyła się negocjacjami z talibami, prawda? I oddaniem Afganistanu talibom z powrotem. Więc tutaj ja bym upatrywał takiego dylematu bezpieczeństwa dla państwa polskiego, który sprowadza się do. Do tej kwestii, jaką politykę Polska dzisiaj powinna przyjąć, czy tak bezwarunkowo wspierać Ukrainę i tak mocno wisieć na jednej klamce bezpieczeństwa, przysłowiowo, oczywiście mówiąc językiem potocznym wisieć na klamce w Waszyngtonie, w sytuacji, w której grozi nam, no, grozi nam taki, taki deal, grozi nam zawarcie takiego porozumienia między wielkimi mocarstwami, między Waszyngtonem a Moskwą ponad głowami państw małych i średnich, który zostawi nas z całym tym bałaganem, z ogromnym długiem, z ogromną inflacją, z ogromną mniejszością ukraińską w Polsce, która prędzej czy później będzie domagała się praw politycznych, z innymi problemami, które będą występowały, z problemem rozbrojenia państwa polskiego, słabego systemu obronnego i tak dalej, i tak dalej. Trzeba dzisiaj o tym, o tym myśleć i niestety, patrząc na całą debatę publiczną, która dzisiaj przetacza się przez media głównego nurtu w Polsce ja absolutnie nie widzę takiej troski o dobro wspólne, o przyszłość Polski, o yy, kreślenia różnych scenariuszy, bo przecież nikt nie ma monopolu na przewidywanie, na prognozy, prawda? Doskonale o tym wiemy, że rzeczywistość jest nieprzewidywalna, że zdarzają się czarne łabędzie, zjawiska, procesy bardzo trudno przewidywalne, których konsekwencje są bardzo daleko idące. W związku z tym myślę, że warto dzisiaj yy, uwzględnić tę perspektywę, że wiemy, wielkie mocarstwa mog prędzej czy później i tak porozumieją się na niestety może to być ponad głowami państw małych i średnich takich jak Polska. No i cóż, i w związku z tym musimy starać się, starać się wykonywać ruchy, które taką autentyczną polską elitę intelektualną są w stanie zorganizować i są w stanie doprowadzić do sytuacji, żeby mogła ona mieć wpływ na losy naszego kraju, bo wtedy ten interes państwa polskiego, polski interes narodowy będzie brany pod uwagę, a nie jak w tej chwili, że brane jest pod uwagę wszystko, tylko właśnie nie interes państwa polskiego i myślę, że na tym chyba skończymy tą naszą rozmowę. Tak, myślę, że że dziękujemy państwu jeszcze raz za zaangażowanie w działalność polskiego ruchu antywojennego. Serdecznie zapraszamy na stronę polskiruchantywojenny.com. Zapraszamy do pobierania grafik, do angażowania się, do zgłaszania się koordynatorów, do Sebastiana, do mnie. Zapraszamy do organizacji konferencji prasowych w, w czasie przyjazdu prezydenta Joe Bidena, czyli we wtorek, najbliższy wtorek i środę w całym kraju i do zobaczenia, do zobaczenia w terenie i do zobaczenia oczywiście za tydzień na kolejnym odcinku antywojennych Polaków Rozmów. Amen. Trzymaj się Leszku, serdecznie. Cię żegnam z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.